W tej lekcji chciałbym pokazać Wam, że możemy wstawiać również detale 2D do obiektów 3D, na przykładzie drzwi przesuwnych. W ten sposób możemy zaprezentować obiekt w wyższym poziomie szczegółowości, bez potrzeby tworzenia dodatkowej, skomplikowanej geometrii, która niepotrzebnie obciążyłaby nam sam model. Wyobraźmy sobie, że mam właśnie takie drzwi przesuwne, które poruszają się na dwóch szynach. Narysowałem sobie przekrój, korzystając z ze standardowego narzędzia, i teraz przejdę sobie do tego widoku. Zobaczmy. Mamy tutaj dwa panele drzwiowe, oraz na razie w sposób bardzo uproszczony, narysowaną szynę bez pokazywania żadnych detali. Wcześniej utworzyłem sobie profil drzwi przesuwnych, który wygląda w następujący sposób: czyli mamy jakiś profil aluminiowy. Tutaj jest wszystko narysowane na pewnymi liniami. Revita. mamy właśnie ten profil oraz jakieś rolki, po których będzie się poruszał ten panel w szynie. I w zasadzie tylko wczytuję sobie teraz ten obiekt do projektu. Przechodzę do widoku sekcji Annotate Detail Component. Odpowiednio obracam i wstawiam w jednym, jak i w drugim miejscu. Teraz dla tych obiektów. W oknie Visibility Settings mam opcję, aby pokazywać ten obiekt tylko gdy jest on przecinany. I na tym mi właśnie zależy, więc aktywuję tę opcję i dodatkowo upewnię się, żeby były one widoczne tylko w widoku Fine. Teraz, gdy aktywuję opcję Preview Visibility On, na najwyższym poziomie szczegółowości pokazywany jest właśnie ten model szczegółowy, natomiast na medium i course pokazywane są obrysy. Geometry Extrusion. Istnieje tutaj pewna niedogodność, gdyż na poziomie najwyższym widzimy jednocześnie linie definiowane przez to extrusion oraz te linie detalu. Więc ja nie jestem w stanie na poziomie Visibility Settings odznaczyć widoczność tego obiektu, bo jeżeli bym to zrobił, to wtedy z kolei na poziomie medium nie będzie nic widoczne. Dlatego w takich sytuacjach zobaczcie, że możemy również definiować stopnie szczegółowości wewnątrz samego detalu. Będąc wewnątrz tego edytora rodziny, ja również mogę ustalić stopień widoczności dla narysowanych linii, np. Na dla poziomu Fine. Teraz utworzę region maskujący o następujących wymiarach. I będzie on pokazywany na poziomie Calls oraz Medium. Teraz wczytując ten obiekt do projektu, nadpisuję istniejącą wersję i aktywując Visibility Settings, już nie muszę się przejmować tymi ustawieniami, gdyż one będą przejmowane bezpośrednio z ustawień tej rodziny. Więc Tutaj również dla tego drugiego wyciągnięcia Extrusion po prawej stronie dezaktywuję widoczność na przekrojach. Ponownie aktywuję widoczność samego detalu na różnych poziomach szczegółowości i ta poziom, ten poziom szczegółowości teraz jest zdefiniowany z poziomu profili. W związku z tym, że technologia CAD towarzyszy nam już od wielu lat Producenci zdążyli przygotować i opracować dosyć dobrze swoje biblioteki. Tutaj mam przykład firmy Aluprof, która posiada różnego rodzaju detale, i pamiętajmy, że właśnie tego typu detale możemy importować. Ja zaimportuję sobie teraz, właśnie do tego okna, detail item. Taki obiekt, który wyizolowałem, oczywiście do osobnego pliku wcześniej, tak jak w przypadku tego drzewka, które pokazywałem. Po imporcie zawsze upewnijmy się, że jest on w dobrej skali. Tutaj widzę, że obiekt ten jest 10 razy za duży, więc pamiętajmy, że mamy opcję skalowania numerycznego. I teraz pytanie, co zrobić z takim detalem? Moglibyśmy przed importem zrezygnować, bądź też przygotować odpowiedniego, aby usunąć pewne linie już bezpośrednio w, w pliku DWG. Tak, mógłbym pousuwać te linie i odpowiednio go sobie przygotować przed importem. Możemy też próbować rozbijać taki obiekt, aczkolwiek czasami proces ten się na nas mści, gdyż tych linii jest za dużo, ale na przykład w tym przypadku uzyskaliśmy poszczególne bloki, które dodatkowo mógłbym sobie traktować jako osobne obiekty, osobne elementy detalu i dowolnie kształtować. Więc pokazuję Wam ten przykład, że pokazuję Wam ten przykład, gdyż nie zawsze musimy starać się y, tworzyć natywną geometrię. Revita. Możemy też korzystać właśnie z tych gotowych obiektów bez potrzeby ich obrysowywania, tworzenia wypełnień itd. Zobaczmy, co stałoby się, gdybym dalej próbował rozbijać ten obiekt. No w pewnym momencie Revit sobie już nie poradził z tym rozbiciem i mamy problem. Oczywiście importując wszelkiego rodzaju, oczywiście importując plik DWG importujemy również jego warstwy, więc w zakładce Object Styles, a później w projekcie, gdy wczytamy ten ten obiekt do projektu pojawią nam się poszczególne linie, poszczególne um, style, więc też musimy mieć to na uwadze. Pamiętajmy, że nie zawsze musimy starać się odtworzyć jakąś skomplikowaną geometrię, jeżeli zależy nam bardziej na prezentacji, na przykład na rzucie. Mam tutaj przykład takiej wanny, w której wymiary gabarytowe są pokazane jako prostopadłości. Natomiast narzucie pokazywane jest w formacie 2D linii może być to właśnie detal zaimportowany do takiego prostopadłościanu, czyli do rodziny 3D i pokazany na rzucie bądź też narysowany po prostu liniami symbolicznymi. Więc jeżeli nie zależy nam na jakiejś super prezentacji w 3D, a zależy nam na bardziej funkcjonalności, zawsze możemy upraszczać sobie i tworzyć tego typu geometrię w oparciu o bloki CAD 2D bądź po prostu zwykłe linie.